Siemano klano, z tej strony Wojny i dzisiaj będziemy rozwalać ziemię. Tak, będziemy ją totalnie niszczyć, dosłownie, na przykład patrzcie na to, mamy tutaj jakiś laser. Walnijmy lasera tutaj. Wow, co to się stało? 178, nie, 216 milionów osób zniknęło z planety Ziemi normalnie. A co to jest? To nie jest laser, to jest jakaś kometa. O, to jest laser. Ojejku, to jest laser, patrzcie co się dzieje. Jo, nie mogę, co się tutaj stało? Ej, a ja mogę to jakoś rzeźbić? Patrzcie, pytanie, czy ja mogę tutaj to rzeźbić. Gra nazywa się Solar Smash i wygląda przekozacko. Taka typowa rozrywkowa gra, w której po prostu niszczysz planetę. No normalka, codzienne zadanie, w sensie codzienne zajęcie normalnego człowieka. Niszczy sobie planetę. No przecież, nie? Bo przecież, no proszę, proszę, widzicie? Ol, to zrobiłem, patrzcie na to. Ja nie mogę, taka małutka gula jest w środku. Ja ją też zniszczę. Ja nie mogę, dobra, weźmy jakieś inne rzeczy. Co to jest, jakiś trójkąt? Wow, jakiś wybuch kolejny przeogromny. Co to jest za kulka, której się pojawiła? Okej, okay, mogę jej więcej dać? Dam jej tutaj więcej. Ja, jakie wybuchy. Ale tych kulek tam nadałem normalnie. Dobra, wrzućmy rakiety, o. Rakiety lecą, rakiety lecą. A co, tylko tyle? Ja chcę więcej ich. Ja chcę więcej rakiet! Ja chcę więcej rakiet! O lol, co tu się stanęło? Ojejku, ja co? Jak to się stało, że tak mocno się przebiłem? To przez te rakiety, czy co? Jakim cudem nadal żyje tyle osób? Patrzcie, nic się nie stało. Ej, wydaje mi się, że to przez te kulki, które dałem na początku, widzicie? Te kulki po prostu tutaj wrzucę. Okej, ole ich tam jest, tych kulek, patrzcie. Narzuciłem ich tak dużo tam do środka. Ej, ja się przebiję na drugą stronę planety zaraz. Ale jazda. Jeżeli chcecie więcej tej gry Solar Smash, zostawcie oczywiście, smaszujcie łapkę w górę normalnie. Rozwalcie łapkę w górę. Tak jak ja tutaj rozwalam ziemię, wy rozwalcie łapeczkę w górę. Dokładnie tak. I subskrypcję, przycisk subskrybuj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to rozwalcie przycisk subskrybuj. I przebiłem się chyba na drugą stronę. Czy nie? Jeszcze nie. Ojejku, wszyscy zginęli. Jakim cudem wszyscy zginęli? Czemu tam jest tak jasno w środku? Co tam jest? Ja nie mogę. Co tu się stało? Cała ziemia jest już czarna. Czekaj, ja chcę się przebić na drugą stronę, co nie? Przebijamy się na drugą stronę, nie ma innej opcji. Okej, okay. No come on, boy. Może laserem? O, czekaj, dobra. Teraz rzucę tam laser. Jo, cała planeta się zrobiła czerwona. Okej, okay, przebijamy się teraz laserem. Jo, lecimy, lecimy. Ale to jest mocne. Okej, okay, przebiłem się. O, przebiłem się, hejka, hejka. Przebiłem się przez planetę, ale super. Okej, okay, widzicie? Przebiłem się na drugą stronę. Widzę, co jest po drugiej stronie. No i taka planeta, o tym mogę normalnie mówić, co nie? To mi się podoba. Dobra, oczywiście zresetujemy sobie tą planetę. Da się ją zresetować? Jak się ją resetuje? Tutaj też mogę wybierać inne planety, na przykład patrzcie. Mamy bałwana. Ej, z okazji świąt możemy niszczyć bałwana. Ale nie, dobra, wracamy do planety Ziemi, bo to ją dzisiaj chcemy rozwalać. Patrzcie, tutaj mamy Europę. Cała Europa. Czemu Europa jest tak oświetlona? A, bo tutaj jest dzień, a tutaj jest noc. Okej, okay, I understand. Dobra, sprawdźmy sobie coś innego. Tutaj mamy jakiś meteor, walnijmy sobie meteor w Europę. Jazda. Uuu, nieźle, nieźle. Ojejku, co tu się stało? Tutaj nic nie widać. Dobra, walnijmy sobie jakiś inny. Całe meteory tutaj walnijmy sobie. O ja. Oczywiście tutaj nikogo nie ma, bo to jest ocean. Ale walnijmy sobie na Amerykę. O jazda, i Ameryka rozwalana. Ile? Czemu nikt nie zginął? Przecież tam było tyle światła, a nikt nie zginął. A co to jest? To jest coś ogromnego. Oh, to jest księżyc? Nie! Nie! Nie, że to jest... Ojejku, niski poziom jakiejś baterii. Co jest grane? Księżyc rzuciłem w ziemię! Że co? I ziemia przeżyła. Dobra, dajemy tutaj dużo księżycy. Ej, tylko jeden mogę. Ojejku! Czekaj, to z takim opóźnieniem? Ojejku, dwa księżyce poleciały. Zaraz się przebijemy na drugą stronę, patrzcie, patrzcie. Ja, przebiliśmy się. Patrzcie, z tego księżyca nic nie zostało. Ja, a możemy całą ziemię zniszczyć? Jak to całą, tak żeby nic nie zostało. Nic, kompletnie nic. Ale księżyce rzucamy. Ja nie mogę, jakim cudem tam jeszcze jakieś osoby żyją? To jest niemożliwe. Z impossible. Ja cię kręcę, patrzcie. Z ziemi nie zostanie nic, ja ją totalnie zniszczę księżycami. Ej, ale fajnie to się ogląda. Oczywiście na pewno nie wyglądałoby to w ten sposób, gdyby księżyc poleciał na ziemię. Na pewno by to jakoś jeszcze większe skutki miało. Jeden księżyc na pewno by wystarczył, żeby zniszczyć całą ziemię, a nie tyle co tutaj. Bo no po prostu to jest masakra, jak to wygląda. Ej, ale grafika jak na telefon, fajna, bo ja to oczywiście gram na telefonie. Mega fajne.
Mi się mega podoba. Ja nie mogę, nic nie zostało praktycznie z tej ziemi. Patrzcie, tutaj takie małe pyczki. Ja ją zniszczę całą, nie ma innej opcji normalnie. Ja ją całą zniszczę. Teraz by się przydało, co by się tutaj teraz przydało? Czym można to jeszcze zniszczyć? Patrzcie, tutaj walniemy sobie. A, bo to jest czarna dziura, patrzcie na to. Czarną dziurę walnę. Jo, jak pochłania czarna dziura, widzicie? Co tu się dzieje? Czarna dziura wszystko tutaj pochłonęła. Dobra, walniemy tutaj pełno czarnych dziur. Pełno. Całą ziemię chcę zjeść, całutką. Ej, byłaby beka, jakby ktoś teraz jeszcze żył tutaj, nie? Ha, to by było w ogóle niemożliwe, totalnie. Nie no, coś takiego w ogóle byłoby niemożliwe. Ale czarna dziura na ziemi? Mocne. Ujku, co jest? Coś tutaj jeszcze zostało? Czy nie? Dobra, walnijmy księżyc tutaj jeszcze jeden. Ja, on jest tak przepotężny, nie? Ten księżyc. Ale moc. Dobra, walnijmy jeszcze jakieś meteory. I jakimś laserem to dobijemy jeszcze. Patrzcie, laser leci. Laser leci, laser ich dobije. Czy to w ogóle działa? Ten laser coś robi? Ten laser jest do niczego, patrzcie. Taka mała tutaj rzecz została ostatnia. Dobra, walnijmy jeszcze tutaj ostatnie czarne dziury. I ja nie chcę, żeby z tej ziemi zostało. No, nie chcę, żeby tutaj nic. A, w sensie, chcę, żeby z tej ziemi nic nie zostało. O, nie potrafię się wysłowić. Tak, jestem wciągnięty tutaj normalnie. Okej, okay? I czekajcie, czy tak się stało? Okej, okay! Właściwie z ziemi już nie ma. Patrzcie, jakieś takie małe skałki jakieś zostały, ale patrzcie, to też już znika. Ojejku, patrzcie, nie ma nic już. Jakiś tutaj jest ten mały jeszcze kawałek, ale to już nieznaczne. Ja nie mogę, przekozacko. Nie ma ziemi, normalnie. Dobra, odświeżmy sobie tą planetę i sprawdźmy, jakie tutaj są kolejne rzeczy. To jest naprawdę ciekawa gra, edukacyjna. Okej, okay, w ogóle co dają te przyciski tutaj? Na przykład to, ojejku, co się dzieje? A, przyspiesza czas tutaj. Ojejku, 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 dobra, koniec, bo tutaj przyspiesza czas. A to co to jest? Jakiś czas, na górze klikam te przyciski. Dobra, mamy UFO, co daje UFO? O, sprawdźmy, walnijmy UFO też w Europę, nie wiem, umówiłem się na Europę. Okej, okay. UFO poleciało na Europę. I co w związku z tym? Co się stanie? Wow, wow. Łocie, panie. Ej, czemu UFO to zrobiłeś? Dobra, walnijmy drugie UFO. Tutaj, okej, okay. UFO podjeżdża. I co dalej? UFO, grabisz sobie, no. Ojejku, tutaj ładuje jakąś broń to UFO. O, jak to strzeli. O, jak to strzeli, już to widzę, jak to strzeli. Jak to się ładuje mocno. Oh boy. Że co? Jak to, na drugą stronę. Ojejku, cała planeta się rozwala. Czemu cała planeta jest czerwona? Już nikt nie żyje. Ej, co się stało, to UFO jest jakiś OP. Cała czerwona planeta. Ła, to jest, ojejku, co się stało. Zwybuchła planeta. Ej, czekaj, jednym strzałem zniknęła? Ej, to po co ja się wcześniej tyle męczyłem, jak tutaj jednym strzałem jakieś UFO przylatuje i rozwala planetę. Reklama. Serio, to było mocne. Dobra, mamy tutaj jakąś ośmiornicę. A co daje właśnie ta ośmiornica? Co to jest? Jakiś potwór to jest? Czy co to? Ojejku, jakiś potwór tutaj leci. Ojejku, co to jest? Co to jest? To się wgryzie w ziemię pewnie. Ej, jakie to jest w ogóle satysfakcjonujące, nie? Jak to się wgryzuje. Uja! O, się wgryzło. Biedna planeta Ziemia. Ej, to jest straszne, aż ja przeszło przez tą drugą stronę tutaj. Ujacie. Ujacie. I co, tak będzie to jadło od środka? I to tak cały czas będzie tutaj krążyło? Wow. Ej, ja nie mogę, jakiś potwór tutaj. Dobra, walnijmy kolejnego potwora jakiegoś. I tutaj też, i tutaj też, i tutaj też. Ja nie mogę! Ej, co się teraz dzieje? Jakieś macki wyskakują, aż mam lagi normalnie. Ojejku, nie! Znowu cała ziemia będzie zniszczona! Ja! Już nikt nie żyje. O, ja ci... Ej, patrz, a ten odleciał tutaj, wariat. No to fajnie, z ziemi nic nie zostało. Dobra, zmienimy na jakąś inną planetę, bo ta ziemia jest coś mało wytrzymała. Nie wiem dlaczego. Dobra, przyspieszmy sobie czas, żeby tutaj słoneczko oświetliło nam przednią część naszego pięknego, przepięknego bałwanka. Co by się stało, gdybym walnął tym ciekawym kosmitą, który na strzała rozwalił ziemię? Czy rozwali też na strzała? Ojku, rozwalił też na strzała. Ale żeby bałwanka na strzała rozwalić, to mi się nie podobało. Dobra, co to jest za planeta w sumie? Ja bym chciał jakieś większe. O, to jest chyba Jowisz, czy nie? To jest chyba większa planeta od Ziemi, co nie? Więc powinno być więcej zabawy. Nie no, jest tyle samo. Co jest grane? Halo, halo! Ale mamy tutaj na przykład takie... Ojejku, tam też mamy świąteczne rzeczy! Dobra, to dawaj Ziemię jednak, Ziemię. Okej, okay, pięknie, mamy Ziemię. No i co? Tutaj mamy jakiś prezent. Dobra, rzućmy prezent. I co?
Otworzymy go? Nie da się. Co jest grane? Ej, czekaj, ja walnę laserem, może coś się stanie z tym. Wow! Co? Ej, co się stało? W tym prezencie coś jednak było. Ten potwór straszny był. A to co się kręci naokoło tak dziwnie? Dobra, ja chcę nową planetę tutaj normalnie. I chcę więcej takich prezentów świątecznych. A na przykład choinka, co daje choinka? Rzucamy choinkę? Ona się przewierci przez całą ziemię? Nie. Ej, przewierciła się. Dobra, rzućmy tutaj też. Czekaj. Ona już się przewierciła, czy nie? Okej, rzuciłem ją i uwaga, czy się przewierci? Czy się przewierci? Nie widzę póki co tutaj drugiego końca. Ej, przewierciła się, ale inną stroną. Nie wiem jak działa ta choinka, ale dajmy ich tutaj dużo. Jak lecą! Ej, dobra, one się jednak przewiercają. Okej, mocne te choinki, powiem wam szczerze, mocne. Ale prezenty i tak rozwalają system. Dobra, jeszcze raz walniemy w prezent. Siup! Okej. Okej, coś tam wybuchło. Dobra, zarzućmy więcej prezentów. A, w końcu są święta, co nie? W końcu są święta, nie możemy się ograniczać, słuchajcie. Świąteczne prezenty idealne właśnie na zepsucie ziemi. Uwaga. Lecimy! Boom! Co się stało? O nie! Czy to jest potrójny shot tym, co to jest? Tym kosmitom dziwnym? Czy co tutaj się dzieje? Czemu to tak leci naokoło? Wow, jakie ładne te wzorki robi. Ale piękna ziemia. Wow, ale piękna ziemia. Przepiękna. A ja tutaj dałem przyspieszenie czasu, dlatego to tak szybko lata, widzicie? A normalnie to tak lata, tak wolno. Ej, dobra, ja jednak wolę jak to jest przyspieszony ten czas. Wow. Jak to wygląda śmiesznie ta ziemia. Okej, okay. O, jeszcze tutaj jeden jest prezent. Oczywiście musiałem go odpakować. Słuchajcie, nie może być inaczej. Czy to przetnie na pół tą ziemię? Ej, czekaj, to przetnie na pół ziemię? Ja chcę to obejrzeć, jak to przetnie na pół ziemię. Ale czekaj, co to jest za przedmiot, że to tak rozwala ziemię? Ja też chcę ten przedmiot. Nie ma go tutaj, tak indywidualnie. Nie ma go. A on przetnie ziemię na pół, co? Ojejku, on przeciął ją. Przeciął ją już na pół. Jest przecięta ziemia, ludzie. Tutaj nic już nie zostało, patrzcie. Jeszcze oni tutaj przecięli. O, ja nie mogę. O, ja nie mogę. Ziemia jest przecięta. Ej, ale ja bym chciał w sumie inaczej przeciąć ziemię. Dobra, restartujemy. Patrzcie, tutaj mamy ten laser. I gdybyśmy tym laserem, ja bym chciał tak mega satysfakcjonująco przeciąć tą ziemię na pół. Uwaga, w taki sposób. O, spójrzcie. Właśnie w taki sposób chciałbym przeciąć ją na pół. Widzicie? Na drugą stronę. To było fenomenalne. Dobra, przecinamy ją. Dawaj, 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 dawaj. Czy to się właściwie uda, czy nie? Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Ile udało mi się... O, już jestem daleko! Słuchajcie, uda się przecięcie na pół tej ziemi. W ten taki właśnie satysfakcjonujący, fajny sposób. No to jazda z tematem. Przecinamy ziemię na pół. Nie ma innej opcji. Ziemia już jest po tobie, mordo. Już jest totalnie po tobie. Jo, cię kręcę. Ej, fajnie, że akurat wszystkie opcje sprawdziliśmy w tym odcinku. No mi się bardzo podoba ta giera. O nie, już nikt nie żyje. Co się z tą ziemią dzieje? Ona taka dziwna się robi. Przecież to, hello, powinna wytrzymać. Ja tylko ją na pół przeciąłem. O co chodzi? Okej, pana to. Jo! Dobra, sprawdźmy. Jo, patrz, jeszcze tutaj dam. Okej. Całą tutaj ziemię przecinamy na pół. Jazda z tematem. Nie będę się cackał z jakąś ziemią tutaj, nie? O, ja nie mogę. Jak to wygląda strasznie. Jak to strasznie wygląda, jak jakiś, nie wiem, jakby taki film był na przykład, nie? Że przecięto ziemię na pół. Wow. Okej, moi drodzy, udało się. Przeciąłem ziemię na pół. Jest dosłownie w połowie, widzicie? Nic się tutaj nie trzyma. Ale mocne. Szkoda, że nie mają żadnych ludzi. Dziwne, że planeta tego nie przetrwała. Okej, naprawdę fenomenalne. No takie planety rozwalanie mi się podoba. Tutaj mamy fioletową ziemię, widzicie? Jakie dziwne. A nie, to jest jakaś inna zupełnie planeta, co nie? Ale mocne, ty. Dobra, walnijmy sobie tutaj od razu jakąś kałamarnicę. Tą z mackami takimi. Jo! Pa, zrespiła się normalnie. Zrespiła się, atakuje ziemię. Atakuje swoimi mackami. Uwaga, nadchodzi. Jak gdyby taka, taki spór naprawdę powstał, co nie? Zaatakował ziemię. Masakra. Ja nie mogę. To wiecie, taki stwór, nie, no nie, raczej nie. Ujo! Dawaj, atakuj. No, hello. Dobra.
Atakuj, atakuj, atakuj! No come on, come on, come on, bo tak długo się zastanawiasz. Jest! Wpięła się w tą ziemię! O jocie! O jo! Ona całe jądro z tej ziemi zniszczyła? What? I patrz, zabrała tą swoją część do siebie. Jakby jakieś badania robiła. Jakim cudem jeszcze 3 miliony osób żyje? Halo, to takie moje pytanko tutaj. Ja, patrzcie na to. Z tej ziemi nic nie zostało tutaj. Ale mocne. Dobra, kosmici tutaj walniemy. Dobra, ostatni kosmita, który niszczy oczywiście wszystko. Uwaga. I z planety nie zostaje nic, papa. A, pięknie. Dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapeczki do góry, jest to mega ważne. I napiszcie, czy chcecie więcej niszczenia ziemi. Chociaż nie wiem w sumie, co tam można jeszcze niszczyć, ponieważ zniszczyłem już wszystko, dosłownie wszystko. Więc no, subskrybujcie kanał. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elowa.